Barack Obama wraca do gry. Przemysław Czarnek znowu atakuje. Śmieszna zmiana w nowych iPhone'ach. I na koniec w ramach ciekawostki dnia papież Franciszek o LPG. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. Tak ostatnio bardzo głośno jest o jakichś dziwnych freak fightach, dziwnych celebrytach, którzy biorą się za sport, o ludziach, którzy robią przysłowiowe dymy, a zapominamy w tym wszystkim o wielkich polskich sportowcach, takich jak chociażby Marek Piotrowski, zwany na całym świecie polskim Punisherem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych wielka polska ikona naszego narodowego sportu, który wyszedł poza granicę tego kraju jako jeden z pierwszych. No i teraz niestety nie wiedzie mu się najlepiej. Ma turbo problemy zdrowotne, ale myślę, że warto pamiętać o takich postaciach, dlatego zrobiliśmy o nim film specjalny jakiś czas temu na naszym drugim kanale sportowym Kto Wygrał, gdzie możecie zapoznać się z jego dokonaniami i tym, z czym teraz się zmaga. Jeśli chcecie go jakoś wesprzeć w tym, no to chociaż zerknijcie na tamten film. Tutaj macie link, tu macie fragment. Lekarze mówią, że to choroba bokserska. Medycyna niekonwencjonalna twierdzi, że nie. Ja przychylam się do tej drugiej diagnozy. Ostatnie lata były dla mnie bardzo trudne. Miałem problemy z trawieniem i wypróżnianiem się. Kiwałem się chodząc, zacinałem się mówiąc. Zapraszam Was bardzo serdecznie, kanał Kto Wygrał, linki wszędzie. A teraz zaczynamy pierwszy temat. Because he's got a secret Chinese bank account. How is that possible? How is that possible? A secret Chinese bank account. Były prezydent USA Barack Obama włączył się w środę w końcówkę kampanii Joe Bidena, kandydata demokratów na najwyższy urząd państwa. Na samochodowym wiecu w Filadelfii mobilizował do głosowania, oceniając, że nadchodzące wybory są najważniejszymi w naszym życiu. Nie możemy być z siebie zadowoleni, nie interesują mnie sondaże. Ostatnio też było mnóstwo sondaży, stwierdził Obama. Odniósł się w ten sposób do porażki przed 4 laty faworyzowanej przez większość badań Hillary Clinton i wygranej Donalda Trumpa. Jego zdaniem stało się tak, gdyż wielu wyborców było leniwych, więc z uwagi na zaostrzenie środki bezpieczeństwa w trakcie pandemii zorganizowano przy zachowaniu dystansu. Były gospodarz Białego Domu przed przemową ściągnął z twarzy maseczkę. Jego słów zgromadzeni słuchali w samochodach, w których włączone mieli radioodbiorniki. To, co zrobimy w ciągu najbliższych 13 dni, będzie ważne przez dekady, ocenił 44. prezydent USA, twierdząc, że zaplanowane na 3 listopada wybory są najważniejsze w naszym życiu i zachęcał do wczesnego głosowania, w którym w Pensylwanii wzięło udział już ponad 1 000 000 Amerykanów. W przemówieniu Obama wygłosił szeroką krytykę swojego ubiegającego się o drugą kadencję następcy. Ostre słowa skierował szczególnie za odpowiedź administracji rządowej na Maurycego. Twierdzenie, że Biały Dom nie spartaczył roboty, jest nieprawdziwe, uznał. Donald Trump nagle nas wszystkich nie chroni. Nie potrafi nawet podjąć podstawowych środków, by ochronić siebie, powiedział Obama. Nawiązał w ten sposób do wykrycia na początku października u prezydenta USA Maurycego. W ciepłych słowach Obama wypowiadał się o Bidenie, swoim dawnym zastępcy w Białym Domu. Zapewniał, że tegoroczny kandydat demokratów każdego traktuje z szacunkiem. Obama i Biden zachowują przyjacielskie relacje w trakcie ich rządów w Białym Domu. Prasa pisała nawet o braterskim romansie, tak zwanym bromance. Przed przedśrodowym wiecem Obama wziął w Filadelfii udział w przedwyborczym spotkaniu z przedstawicielami społeczności afroamerykańskiej. Sztabowców demokratów niepokoi, że Trump w tym roku w sondażach ma wyższe poparcie wśród czarnoskórych obywateli USA niż w 2016 roku. Były prezydent na finiszu kampanii zwiększa swoje wsparcie dla Bidena. Kolejne wspierające go wystąpienie Obamy zaplanowane jest na sobotę w Miami, na Florydzie. About secret cabals running the world or that Navy SEALs didn't actually kill Bin Laden. Akurat paradoksalnie to Hillary Clinton wygrałaby wybory, gdyby odbywały się w Europie, bo zdobyła więcej głosów Amerykanów niż Trump. To tamtejszy system wyborczy sprawił, że prezydentem został jednak ten drugi, bo w Stanach nie liczy się absolutna liczba oddanych głosów, tylko wola tak zwanych stanowych elektorów, którzy teoretycznie mogą zagłosować kompletnie na odwrót niż tak zwany zwykły lud. Nie krytykuję tutaj samego systemu, bo owszem, w Stanach ma to jak najbardziej dużo sensu. W końcu wybiera się głowę kraju, która ma odpowiadać wszystkim 50 stanom, których, no, w których prawo jest totalnie inne od siebie. To trochę tak, jakbyśmy wybierali prezydenta Europy. Tu też bez sensu byłby system, w którym wygrywa się bezwzględną ilością głosów, bo wtedy Monako, Liechtenstein, Wyspy Owcze, Islandia, Malta, Luksemburg, Czarnogóra, Cypr, Estonia, Kosowo, Łotwa, Słowenia, Macedonia, Litwa, Albania, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Chorwacja, Irlandia, Norwegia musiałyby wszystkie zagłosować jednogłośnie, żeby przegłosować jeden głos Polski. Może to jest jednak dobry pomysł. Chociaż nie. I tak byśmy mieli 2,5-krotnie mniej głosów od Niemców. To nie.
W każdym razie wspominam o tym tylko dlatego, że nie ma co jeszcze nastawiać się na wygraną jednego czy drugiego. Wszystkie sondaże niby wskazują na zwycięstwo Bidena czy Bidona, lecz wszystko jak parę lat temu jest możliwe, a już po wyborach no też wszystko będzie możliwe. W końcu Trump już niedosłownie, ale jednak zadeklarował, że nie będzie chętny do ustąpienia ze stołka, nawet jeśli Bidon z nim wygra. A Bidon z kolei nazywa Trumpa zbirem i oskarża go o to, że wygrał wybory z Putinem, więc nawet jak Trump wygra, to też się może wszystko wydarzyć. Telenowela trwa, cóż, wybory już 3 listopada, a przed nami najpiękniejszy medialny okres w związku z tym wydarzeniem, na które czeka teraz cały świat. Ale na dziś koniec już może o tych wyborach, bo pora na newsy z Polski. Dzień dobry, panie ministrze. Sławomir Adamczyk, dyrektor generalny. Nowy minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiada pilny przegląd podręczników, zwłaszcza do przedmiotów humanistycznych. Uzasadnia to tym, że nie ma zgody na dominację czy wręcz dyktaturę poglądów lewicowo-liberalnych. Minister Czarnek proponuje nam batalię ideologiczną, ocenia była minister edukacji posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostowska. Do Rady Dialogu Społecznego dołącza człowiek, który dotąd nie był za bardzo zainteresowany dialogiem. Europoseł PiS Karol Karski zapytany o wcielenie ministra Przemysława Czarnka do Rady mówi, że jest to naturalne następstwo nominacji. Choć Przemysław Czarnek ministrem edukacji i nauki został zaledwie przed kilkoma dniami, już zapowiedział konkretne zmiany. Potrzeba pilnego przeglądu podręczników, zwłaszcza w obszarze języka polskiego, historii i WOS-u, powiedział. Wątek ten rozwinął na łamach naszego dziennika należącego do właściciela Radia Maryja. Nie ma zgody na dominację czy wręcz dyktaturę poglądów lewicowo-liberalnych, zwłaszcza tych radykalnych w treści, wręcz totalitarnych, które opanowały w szczególności szkoły wyższe, ale przenikają również do szkolnictwa średniego i podstawowego, stwierdził. O co dokładnie może chodzić ministrowi? To już tłumaczą koledzy z jego partii. Karol Karski mówi, że w czasach rządów PO-PSL nauczanie historii Polski było ograniczane. Cały czas dążymy do doskonałości, podkreśla. Doskonałością ma być znajomość tych wydarzeń i tych bohaterów, z którymi utożsamia się i próbuje promować Prawo i Sprawiedliwość. Ale również wychowania i nauki naszej młodzieży, naszych dzieci. Co by nie mówić o ideologii RPG, to przykre, że minister edukacji narodowej tak usilnie dąży, aby ich zdyskredytować, bo nowy minister edukacji zamiast skupić się, nie wiem, na poprawie wyglądu elekcji, na wprowadzeniu zmian w podstawie programowej, które bardziej przygotują młodych do życia dorosłego, Przemek postanowił, że zmieni sobie podręczniki od polskiego, by nie były takie krzywdzące dla dzieci. Tymczasem, czy dążenie do podziału społeczeństwa i potencjalnej agresji w szkołach nie jest szkodliwe znacznie bardziej od tego? Może to jest, nie wiem, związane z jakąś traumą z dzieciństwa, nie mi to oczywiście oceniać, ale no trochę mi to jakoś nie leży, nie widzę żadnego innego powodu, no. Dlaczego ten człowiek akurat został wybrany ministrem edukacji i dlaczego w dalszym ciągu zachowuje się w ten, a nie inny sposób? Co ciekawe, dzisiaj jeszcze wrócimy do tego tematu, bo w ciekawostce dnia będzie papież Franciszek, który zabrał głos w sprawie osób LPG. Ale najpierw pośmiejemy się trochę z iPhone'a, bo pora na ciekawostkę biznesowo-technologiczną. We'll work with both, but you can see here this one is a MagSafe case. I've also got the MagSafe charger here. We'll come back to this in a second, but basically it's like Apple's. Już gdy mówiliśmy o plotkach na temat nowych smartfonów Apple, jedną z kluczowych kwestii okazała się pojemność baterii, która miała być mniejsza niż w poprzednikach. Jak widać, plotki się potwierdziły, gdyż Apple w końcu umieścił iPhone'a 12, 12 Pro, 12 Mini i 12 Pro Max w arkuszu specyfikacji w pojemności baterii. Jak przystało na firmę z Cupertino i tym razem podczas prezentacji nowych smartfonów nie powiedziano nic o dokładnej pojemności zastosowanych ogniw, a w specyfikacji na stronie Apple'a możemy przeczytać jedynie o czasie działania podanym w godzinach. Warto zaznaczyć, że zainteresowanie zastosowanym akumulatorami było tym większe, że jeszcze przed premierą pojawiały się plotki o zmniejszeniu pojemności względem modeli zeszłorocznych. Oczywiście nieoficjalne informacje spotkały się z krytyką, co nie powinno nikogo dziwić. Mniejszy akumulator to prawdopodobnie gorszy czas pracy. Z drugiej strony niektórzy wskazywali, że sprawę powinien rekompensować chip A14 Bionic. Miałby charakteryzować się odczuwalnie mniejszym zapotrzebowaniem na energię. Finalnie ewentualne różnice w czasie pracy mogłyby nie być znaczące. Dla pełnej ścisłości warto przypomnieć, iż Apple nie podaje takich danych w mAh. To by było za proste. Na szczęście można sobie poradzić wykonując proste równanie, chociaż należy mieć na uwadze, że napięcie w zależności od iPhone'a może być inne. W iPhone'ie 12 oraz 12 Pro baterie są identyczne, użytkownicy skorzystają z ogniwa o pojemności 2815 mAh. Poprzednicy oferowali kolejno iPhone 11 3100 mAh, natomiast wersja Pro 3100
3046 mAh. Jak widać, różnice nie są drastyczne, duże wahają się około 10%. W iPhone 12 mini, biorąc pod uwagę rozmiar samego smartfonu, bateria jest zadziwiająco duża. Jej pojemność wynosi 2227 mAh, szczególnie gdy porównamy ją może do bezpośredniego poprzednika, ale modelu o podobnym rozmiarze, czyli iPhone'a SE 2020, 1821 mAh. iPhone 12 Pro Max, tutaj obliczenia są nieco trudniejsze, wręcz mówimy o przybliżonym wyniku. Wynika to z faktu, że nie znamy dokładnego napięcia. Przeliczenie z zeszłorocznego iPhone'a 11 Pro Max dałoby nam pojemność 3727 mAh, czyli dokładnie taką liczbę, o której od dłuższego czasu krążą plotki. No cóż, w przypadku najdroższego 12 Pro Max pozostaje nam czekać na kolejne informacje, oczywiście również nie pochodzące wprost od Apple. So let's get straight into the unboxing, and if we kick off with the standard iPhone 12, straight away you can see we've got the green model, kind of reminds me of the Pixel. Zatem, jak bardzo cienki by nie był nowy iPhone, jeśli chcecie sobie go kupić, musicie jeszcze doliczyć grubość małego powerbanka. Ale zapytacie, podkładka, czemu akurat pojawia się temat baterii w telefonie? No otóż tak, to co zrobiło Apple z bateriami nowego iPhone'a, to już jest troszeczkę przesada. Ja rozumiem, że iPhone 12 jest robiony w sposób wykorzystujący prawie wszystkie gotowe, dobre asety. Ugryzione jabłko tym ruchem stawia wszystkie, przede wszystkim na funkcjonalność i wygodę dla użytkowników, no ale cholera... Wiecie, kiedy telefony ostatnio miały 1800 mAh? Jakoś w 2013? A obecnie nawet pomimo OLEDów i ciemnej szaty graficznej w większości programów zużywają więcej mocy niż tamte. Naradza się pytanie, po co? Przecież nawet ostatni ich model, 11, miał więcej pojemności niż najnowszy. Skojarzmy fakty, no iPhone 12 jest sprzedawany bez ładowarki, baterie są mniejsze, odpowiedź jest raczej bardzo prosta, chyba nawet nie muszę jej wypowiadać na głos, byście się domyślili. Cóż, ale każdy, kto korzysta z urządzeń Apple'a, i tak kupi sobie najnowszą wersję flagowca i tak się właśnie kręci ich monopol. Sprzedają dobry, stabilny system przy średnim, pod niektórymi aspektami przestarzałym nawet, sprzęcie, który tylko ładnie wygląda. A wy jak? Macie iPhone'a? Zamierzacie kupić sobie jakiegoś w najbliższym czasie? Podzielcie się tym w komentarzach, a teraz pora na papieża Franciszka, który już był zapowiadany. We're also following the major news from the Vatican tonight, Pope Francis voicing support for same-sex civil unions, the first pope in history to do so. The pope saying homosexual people... Homoseksualiści powinni być chronieni poprzez prawo do zawiązywania związków partnerskich, powiedział papież Franciszek, cytowany przez agencję Reutera. Przytoczona opinia pochodzi z opublikowanego w środę filmu Francesco, autorowana Jewgenieja Afiniejewskiego. Zdaniem agencji Reutera, deklaracja papieża złożona w nowym filmie to jedno z najwyraźniejszych słów poparcia Franciszka dla homoseksualistów. Osoby homoseksualne mają prawo do rodziny, są dziećmi Boga i mają prawo do życia w rodzinie, mówi papież w cytowanym przez agencję fragmencie filmu. Jak dodaje głowa kościoła katolickiego, nikt nie powinien być odrzucany i nieszczęśliwy. To, co musimy stworzyć, to prawo do zawierania związków partnerskich. W ten sposób będą prawnie chronieni. Ja się za tym wstawiłem, tłumaczy Franciszek w przytaczanym fragmencie. Jak pisze agencja Reutera, w tym fragmencie papież może odnosić się do czasów, gdy był arcybiskupem Buenos Aires i sprzeciwiał się legalizacji małżeństw jednopłciowych, ale wspierał formy prawnej ochrony praw par homoseksualnych. No, to polski kościół ma zagwozdkę, choć nie od dziś wiadomo, że ryzykowi nie po drodze z nauczaniem tego Belzebuba z Watykanu. Wyjścia są dwa. Uznać rację papieża, albo dokonać rozłamu i ogłosić Jędraszewskiego polskim papieżem. Tak sobie w ogóle czytam komentarze w internecie na ten temat i sporo osób myśli, że papież jest za legalizacją małżeństw homoseksualnych. Papież mówi o związku cywilnym wśród osób jednopłciowych. Związek to też nie jest to samo co ślub, to nie jest małżeństwo. No, nie można mieszać prawa cywilnego też z kościelnym. To są dwie różne płaszczyzny. Chcemy czy nie chcemy, no takie związki są. Należy tylko określić, co w takich związkach jest dozwolone, a co jest zakazane, do czego mają prawo, a do czego nie. A takie coś na pewno będzie się i tak działo. A wiecie, kiedy się lepiej śpi? Kiedy nie przejmuje się problemami innych ludzi. A chyba główną ideą kościoła od lat jest to, aby przynosić ludziom jakieś pojednanie, spokój. Nie wiem. Moim zdaniem papież tylko zachęca do dyskusji, ale jakie jest wasze zdanie, piszcie koniecznie w komentarzach, a tymczasem segment, który jest wyczekiwany chyba przez wszystkich, wręcz wysłuchaj. Czy wy, mężczyźni, jeszcze otwieracie drzwi do samochodu? No co, myślisz, że jak wsiadamy? Tego suchara mamy od Joanki Soko, za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Tuska, tak jak zapowiadałem.
A jeśli wy chcecie dostać złotą statuetkę, koniecznie dołączajcie do naszej grupy i piszcie swoje suchary, link do grupy macie rzecz jasna w opisie, tylko pamiętajcie, żeby te suchary były dobre, bo ostatnio sporo takich zupełnie beznadziejnych się tam przewija, albo takich, które już tutaj były, więc no trochę więcej poczucia humoru, nie? W każdym razie na koniec jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście sprawdzili filmik o polskim Punisherze. Nasz dokument, który zrobiliśmy o Marku Piotrowskim, jest naprawdę... No to jest postać, którą trzeba znać. Jeśli nie kojarzycie, zachęcam was bardzo serdecznie. Linki są wszędzie, możecie tu, gdzieś tam w przypiętym komentarzu, w opisie, zaraz tu się pojawią jeszcze linki do tego filmu. Na koniec, zamiast napisów końcowych, dostaniecie jeszcze fragment z tego odcinka. No naprawdę, takiej osoby nie znać, to no szkoda po prostu. Sprawdźcie koniecznie, film naprawdę mocny. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia. 6:38. Hulk Hogan, z każdym można pogadać, każdy coś o Piotrowskim słyszał. Oj, byłem dumny, mówił w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Piotrowski szybko stał się gwiazdą. Punisher był na szczycie światowego kickboxingu w odmianie full contact, ale był ktoś, kto miał jego obsesję. Chciał za wszelką cenę strącić go z tej góry chwały. Był to...